Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Zadanie 10. Pierwiastki x1, x2 równania takiego spełniają warunek. No ustalmy, ile wynoszą te pierwiastki. Jak my robimy w takiej sytuacji? Jak mamy iloczyn dwóch nawiasów i to się równa 0, to my przyrównujemy te nawiasy do 0. Tu do 0 i tu do 0. Czyli będzie tak, że x plus 2 jest 0, czyli x jest minus 2. A w drugim nawiasie mamy x minus 2 jest 0, czyli x jest 2. Bo jak przerzucam liczbę na drugą stronę, to zmieniam znak. Ok, czyli nasze pierwiastki x1 to jest na przykład minus 2, a x2 to jest u nas 2. W zasadzie tutaj nie ma znaczenia, bo nie mówią dokładnie, który jest większy, który jest mniejszy. Czyli ja mogę powiedzieć, że x1 jest 2, x2 jest minus 2 lub na odwrót, jak mi się tam zachce. No i teraz sobie podstawiajmy po kolei do naszych równań. Czyli jakbym podstawił do odpowiedzi A. Czyli co bym miał? 1 przez minus 2 dodać 1 przez 2 ma się równać minus 1. No to jest nieprawda, no bo 1 przez minus 2 to jest minus 1 druga, dodać 1 druga na pewno nie jest minus 1, no bo minus 1 druga plus 1 druga się znosi, tutaj mam 0, miałoby się równać minus 1, no odpada bzdura. W drugim mamy. No zobaczmy, że właśnie w drugim będzie pasowało 1 przez x1, czyli 1 przez minus 2, czyli to jest po prostu minus 1 druga, dodać 1 druga, to jest faktycznie 0, bo minus pół plus pół to jest 0, a jakbym zapisał w odwrotnej kolejności 1 druga, odjąć 1 druga, faktycznie jest 0, czyli odpowiedź B pasuje. Nie ma sensu już dalej tego sprawdzać, no bo widać, że wychodzą jakieś kuriozalne wyniki. Musi wyjść 0.